Superpuchar amatorskiej ligi piłki nożnej wywalczył mistrz drugiej ligi Marmot, który w finale po rzutach karnych pokonał Paul and Meble Kropkowski. To był ostatni akcent minionej edycji ALPN. Po finale odbyło się podsumowanie rozgrywek wraz z wręczeniem nagród. Zanim wręczono nagrody drużynowe i indywidualne, cztery drużyny walczyły o superpuchar. Były to dwa najlepsze zespoły pierwszej i drugiej ligi. Najpierw rozegrały półfinały. W pierwszym meczu polent Meble-Kropkowski pokonał 2-0 wicemistrzów drugiej ligi Billard and Music Paparkadia. W drugim półfinale Marmot wygrał 4-1 do 1 z Pit Stop Service. W obu spotkaniach po pierwszych połowach był remis. Po przerwie większą skutecznością wykazali się mistrzowie pierwszej i drugiej ligi. Dla oglądanego Marmotu bramki zdobyli Jakub Rezmerowski, Marek Szczepański, Robert Zieliński i Wojciech Bieszka. Pomarańczowi z marmotu w finale o Super Puchar grali z Pasiakami, czyli Polem. Mecz był bardzo zacięty. W defensywie piłkarze nie przebierali w środkach, grając momentami ostro. Prowadzenie objął w pierwszej połowie Marmot po golu zdobytym przez Rezmerowskiego. W końcówce na 1-1 pięknym strzałem w z własnej połowy doprowadził do wyrównania Damian Kleinschmidt. O zwycięstwie decydowała więc seria rzutów karnych. W tej zawodnicy obu drużyn częściej pudłowali niż trafiali do siatki. Ostatecznie już w dodatkowych seriach strzał Marcina Glinkę, efektownie obronił Bartosz Praclewski i marmot zwyciężył. Podobnie jak w ubiegłym roku super Puchar zdobył mistrz drugiej, a nie pierwszej ligi. Uroczyste zakończenie amatorskiej ligi piłki nożnej odbyło się w hali sportowo-widowiskowej. Powiatowego Centrum Sportu, organizatora rozgrywek. Wyniki ogłaszał i wręczał nagrody dyrektor tej placówki, Tomasz Tobiański. Dyplomy otrzymały wszystkie zespoły, a łącznie w minionej edycji rozgrywek wzięło udział 20 drużyn. Ponadto dla najlepszych w pierwszej i drugiej lidze były puchary, nagrody rzeczowe i pieniężne. Mistrzem pierwszej ligi został Drew Meble Kropkowski. Drugie miejsce zajął Pit Stop serwis a trzecie Użlis Nieruchomości Tczew. Puchar Fair Play otrzymał Cewa Logistics. Królem strzelców został snajper Pitstopu, Bogusław Lizak, zdobywca 46 bramek. Najlepszym bramkarzem uznano Grzegorza Kwiatkowskiego z Polu and MEBLE KROPKOWSKI. Mistrz drugiej ligi Marmot i wicemistrz Billard and Music Pub Arcadia będą miały prawo gry w przyszłym roku w pierwszej lidze w miejsce drużyn PB Eurogres i Ceva Logistics. Królem strzelców drugiej ligi był zawodnik Witis Ogrody Marzeń, Łukasz Abryszeński. Najlepszym bramkarzem drugiej ligi uznano Roberta Ka Stabflo. Puchar Fair Play II Ligi dyrektor Tobiański wręczył zespołowi z Ogrody Marzeń. Organizator wraz z zawodnikami podziękował również sędziom. Na zakończenie dyrektor Tobiański zaprosił na kolejne imprezy organizowane przez Powiatowe Centrum Sportu.